w ramach dawnej chodzieży odkrywamy ciekawostki historyczne związane z naszym miastem. Ale czasami warto wybrać się nieco dalej. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do Rożnowa, które położone jest raptem 20 minut jazdy od chodzieży. Jestem teraz w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Dwadzieścia kilka lat temu po raz pierwszy dotarłem do Rożnowa służbowo i poszedłem sobie po prostu na spacer na zaplecze tego kościoła. Odkryłem tutaj coś, co mną, jako amatorem historii, jako miłośnikiem ciekawostek historycznych, tajemnic z przeszłości, po prostu pozytywnie wstrząsnęło. Proszę Państwa, to jest niesamowite miejsce, które kryje w sobie pamięć o kilku legendarnych, interesujących postaciach historycznych. I teraz Wam je pokażę. Któż z nas nie pamięta tych słów: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie. Proszę Państwa, Adam Mickiewicz, nasz wieszcz narodowy, miał brata. I ten brat, brat Adama Mickiewicza, Franciszek, jest pochowany właśnie tutaj. Stoję teraz 30 km od chodzieży nad grobem brata Adama Mickiewicza, świętej pamięci Franciszka. Tutaj, proszę Państwa, pochowany jest Franciszek Mickiewicz. Człowiek, który zasłużył się nie tylko tym, że był bratem Adama Mickiewicza, ale także tym, że był patriotą, był bohaterem powstania listopadowego. Możecie o nim poczytać na choćby tej tablicy pamiątkowej. A więcej z pewnością napiszę Wam na Dawna Chodzież. Nawet jeśli w szkole nienawidziliście Mickiewicza, jeśli uczenie się na pamięć fragmentów Pana Tadeusza nie należało do Waszych największych pasji, to mam nadzieję, że pamiętacie serial Przystanek Alaska o przepięknej, niesamowitej, magicznej, pustej na Alasce, o największym stanie USA, o fantastycznym miejscu, w którym można przeżyć niesamowite przygody i sercowe, i te turystyczne. Proszę Państwa, nie byłoby Alaski, nie byłoby Alaski, gdyby nie jeden z mieszkańców Rożnowa, a konkretnie Włodzimierz Bonaventura Krzyżanowski. Przedstawiam Wam kolejną magiczną postać, która mieszkała tylko 20 minut jazdy od chodzieży. Z tej tablicy pamiątkowej dowiecie się, kim był Krzyżanowski. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, że była to postać niewątpliwie barwna i oczywiście znacznie więcej napiszę Wam dzisiaj na Dawnej Chodzieży. Skoro było już o Mickiewiczu, to proszę Państwa, nie może zabraknąć kolejnego naszego wybitnego pisarza, Henryka Sienkiewicza. Wyobraźcie sobie, że pierwowzorem postaci Skrzetuskiego był Mikołaj. Skrzetuskiego, bohatera Ogniem i Mieczem, którego nie tak dawno odświeżył nam w pamięci aktor Michał Żebrowski, odgrywając właśnie tą rolę z trylogii. Proszę Państwa, Mikołaj Skrzetuski również urodził się w Rożnowie. Tutaj obok tablicy poświęconej Krzyżanowskiemu jest również tablica poświęcona Mikołajowi Skrzetuskiemu w 300. rocznicę jego śmierci. Jest tutaj jasno napisane, że jest on pierwowzorem bohatera Sienkiewiczowskiego. Jak widzicie, moi Państwo, dwie postaci obok siebie. Postać, pierwowzór postaci literackiej Skrzetuski i niesamowity, barwny Włodzimierz Krzyżanowski, który był również uczestnikiem wojny secesyjnej, był postacią bardzo silnie działającą w Polonii amerykańskiej XIX wieku, postać światowego formatu, negocjator kupna Alaski przez Stany Zjednoczone od Rosji. Gdyby nie on, nie byłoby Alaski, a więc nie byłoby i przystanku Alaska. Żegnam Was już z tego mroźnego dzisiaj kościoła w Rożnowie i zachęcam Was do samodzielnego odkrywania takich miejsc. Tutaj dojedziecie w pół godziny samochodem. To jest, proszę Państwa, między Obornikami a Rogoźnem, bardzo blisko chodzieży. Bycie tak blisko historii, dotykanie jej jest pasjonujące. Kontakt z ludźmi, którzy kiedyś
taki mentalny kontakt z ludźmi, którzy kiedyś tworzyli wielką historię, jest elektryzujący, przynajmniej dla mnie. Zachęcam Was do tego, abyście odkrywali takie miejsca.